Przed tym meczem mieliście 10 punktów, rywal 5. Po tym spotkaniu wasz dorobek się nie zmienił, a rywal bogatszy o 3 punkty. Nie tak miało to spotkanie wyglądać. Zdecydowanie nie tak. Ja tutaj obstawiałem i tylko i wyłącznie wchodził wynik wygrany za 3 punkty. Teraz doszło do sytuacji, gdzie wspomniana 10 drużyna doszła nas na 2 punkty i zostało nam 5 meczów do końca rundy zasadniczej. I szczerze powiedziawszy, są to przeciwnicy, jak to widać, na pewno z wyższej lokaty aniżeli my. I jeśli my nie potrafimy skończyć niby banalnego elementu, jakim jest atak na podwójny, na pojedynczym, czy też nawet bez siatki, to tutaj nie widzę w ogóle jakiejkolwiek gry. Powinniśmy w tym momencie albo każdy zamknąć się i przemyśleć, bo jeżeli mamy przychodzić i przegrywać takie mecze, to po prostu my się będziemy denerwować bardzo mocno, a chyba nie o to chodzi. Przychodzimy tu, żeby teoretycznie bawić się siatkówką, bo jesteśmy drużyną amatorską, ale powinno mieć to ręce i nogi. Tym bardziej, że są to chłopacy w AZS-ie Olsztyn, którzy przeszli wszelkie etapy przygotowania siatkarskiego od szkraba, kadeta, juniora, aż po seniora. Niektórzy są obieży światami, śmieję się, bo grali w kilku klubach w Polsce. Przegrywając 0-3, nie potrafiąc skończyć ataku, no wygląda to dosyć słabo. No właśnie, ale co tak naprawdę mogło dzisiaj, nie wiem, zadecydowało o tym, że jednak no niestety to wyście zeszli pokonani. O ile pierwszy set w waszym wykonaniu no, nie był najlepszy, to w drugim i w trzecim była walka końcówka dość wyrównana, ale jednak czegoś w niej zabrakło. Tak, każdy set kończył się niewielką przewagą punktową przeciwnika, bo chyba do 23, do 25 i do 27, jeśli dobrze pamiętam. Największym mankamentem w sumie to były dwa. To co zapamiętałem, czyli błędy na siatce, dotknięcie siatki oraz niekończenie ataku. Przypomnę, przyjęcie mieliśmy całkiem dobre. Mogliśmy zrobić wszystko na siatce, ale nie było tego wbicia kołka w parkiet. To był chyba główny czynnik, który zadecydował przegranej. Kolejne spotkanie gracie z drużynami, które są wyżej od was w tabeli. No i właśnie, czego się, że tak powiem, jaki jest cel na te najbliższe mecze? Tak, śmiejemy się. Każda teraz drużyna praktycznie poza Wołominem dzisiejszym jest nad nami. Ja zakładam, zostało 5 meczów i 5 wygrywamy. To jest przynajmniej mój osobisty cel. Myślę, że chłopacy podłapią to samo i każdy będzie chciał wygrać i nawet sobie pokazać, że potrafimy zrobić te 3 poprawne odbicia w akcji, wygrać akcję, potem seta, a potem cały mecz. Grać będziemy z drużynami zdecydowanie lepszymi, bardziej wymagającymi i sądzę, że nie będzie trzeba chłopaków jakoś mobilizować. Kwestia druga, może być to osłabione morale? Nie wiem. Może i tak. Zależy też kto jak do tego podejdzie. Ja osobiście chciałbym i życzę sobie oraz drużynie, byśmy się poskładali przede wszystkim mentalnie i te 5 meczów rozegrali w taki sposób, żebyśmy potem nie powiedzieli sobie, że no, było można coś zrobić inaczej. Po prostu 5 meczów wygrywamy i jest fajnie. Rok temu wyście byli w czołówce drugiej ligi, w tym sezonie, że tak powiem, jesteście w dole tabeli. Nie tak to miało wszystko wyglądać. Zdecydowanie nie tak. Ja cały czas jestem zdania, że tutaj drużyna AZS UWM 2 Olsztyn, mimo amatorskiego statusu, powinna co roku grać w czwórce. Ja tutaj nie mam wytłumaczenia i dla mnie nie ma mówienia, że coś komuś coś nie wyszło. Po prostu każdy to rzemiosło ma w ręku i powinniśmy bić się o tą czwórkę regularnie, rok w rok. No w tym sezonie będzie to ciężko na pewno uzyskać, bo nawet komplet zwycięstw nie dałby tego czwartego chociaż miejsca. Zatem pozostaje nam odliczanie mecz po meczu i podchodzenia do każdego z nich najlepiej i możliwie za 3 punkty.